Uwaga, jazda. Ludzie chcą aktywnie wypoczywać i to jest takim plusem tego pomysłu, tej idei, właśnie, żeby tu się spotykać co roku, czy raz w roku i się trochę pościgać na tyczkach. Śnieg jest trochę ciężki, bo jest mokry. W ogóle, prawdę mówiąc, myśleliśmy, że te zawody w roku nie dojdą do skutku, ponieważ były przez dłuższy czas temperatury dodatnie, ale na szczęście w ostatnich dwóch dniach, w niedzielę nocy, tutaj posypało pisternej, śnieg jest mokry, ale da się jeździć. To jest jakaś forma sprawdzenia samego siebie, tego co robiłem przez cały rok. No i tutaj mogę dopiero zobaczyć, czy w następnym roku muszę jeszcze nad czymś popracować. Przyjechałem też z córką, bardzo nam się podoba. Organizacja, w ogóle klimat, fajna ekipa ludzi. Mamy 116 zawodników, kilka osób się wykruszyło, bo tak naprawdę lista była przekraczająca 130 osób, no ale kilka osób po prostu nie dojechało. Ciężkie warunki, ale jest zabawa, mega super, jest też rywalizacja wielka. Szału nie mało, ale bardzo fajnie się jeździ, fajnie, że można wziąć udział w zawodach i coś może wygrać. Z roku na rok ta liczba rodzin, które się klasyfikują w tej kategorii rodziny rośnie. 15 będziemy oceniać, które najlepsze.